powiedziała Agatka, że jak mamy słowo, to po prostu mamy się podzielić i ja muszę po prostu walczyć z takim lękiem, żeby się nie bać, po prostu mówić. I podczas tej ostatniej pieśni bardzo byłam wewnętrznie poruszona. Ja to czułam i tak to widziałam, że jesteśmy przed tronem Pana, że jesteśmy w niebie wszyscy, uwielbiamy Pana chwał w majestacie. I bardzo mnie dotknęły te słowa podczas uwielbiania. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata, bo my jesteśmy niebiańscy. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I my będziemy tak Pana uwielbiać, jak staliśmy dzisiaj i chwaliliśmy Pana. Będziemy przed tronem Pana tak uwielbiać i to życie będzie coraz realniejsze niebiańskie dla nas. Ja po prostu dzisiaj byłam bardzo wewnętrznie poruszona tym, że będzie coraz więcej po prostu chwały w moim życiu, że będę żyła niebem, amen. Że będę żyła po prostu niebem i będę wykonywała to, co wykonuję, ale że będę żyła chwałą Pana. Amen. Amen.